Z nami Michał Chudecki. Jutro twój pojedynek z Felixem Lorą. Sporo udzieliłeś chyba wywiadów. Co najwięcej w swoim życiu przed tą walką? Za dużo, no bo... No i nie, ale i tak jest wszystko w porządku, bo naprawdę się przyłożyłem do przygotowań. To są najlepsze moje przygotowania, jakie chyba były. Wszystko podporządkowałem tylko treningom. Właśnie życzliwość tych ludzi, co mnie otacza, mój sztab cały szkoleniowy, moja żona przede wszystkim, sponsorzy wzięli wszystko dodatkowe jakieś sprawy, ja tylko się zajęłem treningami, także jest super. Możesz powiedzieć z czystym sumieniem, że to jest życiowa forma? Życiowa forma, tak jest. 50% to zrobiłem dzięki właśnie, tak jak mówiłem tobie wcześniej, mojemu dietetykowi i kucharzowi. No, naprawdę, to co jadłem, tak się czuję. Ja jadłem naprawdę wyśmienite potrawy i tu przywiozłem ze sobą i kucharz przyjął ze mną i wszystko jest naprawdę na ostatni guzik dopięte. Zresztą byliście w Poznaniu, widzicie, że to jest, można powiedzieć, profeska. Właśnie wzoruję się tak na Danim Garcia, bo no on miał tam naprawdę 7, 8, 10 ludzi, który każdy miał swoje zadania. Zadanie to była taka wielka jedna rodzina i tak teraz stworzyliśmy taki team. Czyli w Polsce można, tak? Także jestem zadowolony, dziękuję im wszystkim i po walce jeszcze raz będę dziękował, bo będzie zwycięstwo. Ja wychodzę zwycięski z tej walki. Jestem gotowy, naładowany, już od 2 tygodni żyję tą walką, wszystko jest w głowie zaplanowane. Ufam tylko mojemu bratu w ringu, to co usłyszę, wykonuję i jedziemy według planu. Także jestem gotowy na 12 rund, bo chyba nikt nie walczy na tej gali na 10, nie? Czemu? Ja walczę 10. Tak. Tak. No i dobrze, nie? Ja chciałem tego, tylko takimi zawodnikami można gdzieś dojść. Jestem gotowy na Lorę. Wszyscy straszą siłą, no ja też jestem silny. No widać, że energia jest duża, na pewno u ciebie widać, że to po tym jak chodzisz, jak się poruszasz, jak zresztą sam mówiłeś przed zanim włączyliśmy kamerę, że nie chcesz dużo mówić, a jednak te słowa z ciebie wypływają. Poszła trochę adrenalina do góry też, jak spojrzałeś mu głęboko w oczy? No jest spokój, ja jestem spokojny, on tam widzę też ma spokój, także... No dobrze, fajnie, będzie dobrze. Będą emocje, także zapraszam jutro wszystkich tych, którzy nie przebędą, siadać za telewizory, oglądać, dopingować. Będzie naprawdę dużo emocji. A tutaj przyjdzie około 500 osób z mojego teamu i ze Śremu, z Obornik, z Rabna, z Poznania, z okolic. I ze Szczecin dołączył cały Green Zone, Connector i Hotel Rodan. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam.